Witam Państwa czołem, szlachetni rodacy, Polacy. Jest 30 października 2015 roku. Minął tydzień, prawie jutro, niedziela, pojutrze. Bardzo polityczny czas, były wybory urnowe, partyjne 25 października. Okazało się, że wygrali ci, co mieli wygrać, czyli partia Żydoprawicy, zwana Prawo i Sprawiedliwość, we wszystkich instytucjach, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. A prezydenta partyjnego urnowego mamy już od drugiej tury wyborów prezydenckich. Odbyły się one, pierwsza tura 10, a druga tura 24 maja 2015 roku. A więc jest taki stan rzeczy w trzeciej RP, że jedna partia, jedno środowisko narzuci Polakom narrację. I jaka to jest narracja? To powoli po tych wygranych przez tą Żydoprawicę wyborach widzimy, ale ja osobiście kontestuję z wielkim niepokojem odsłonę tej Żydoprawicy jako siły politycznej, która zdecydowanie w tej chwili będzie u sterów trzeciej RP, i jej niechęć do restytucji drugiej RP. Ponieważ to, co się wydarzyło na Zamku Królewskim w 1990 roku, przekazanie insygniów władzy przez oszusta Kaczorowskiego, oszustowi Lechowi Wałęsie, prawdziwe nazwisko, imię Lej Bakone, to nie był, proszę Państwa, akt prawny, który można by nazwać przekazaniem władzy prezydenta rządu drugiej RP na uchodźstwie, który znajduje się na uchodźstwie, przypomnę, z powodu napaści III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą 1 września 1939 roku. I ignorancja i hamowanie działań legalistów na różne sposoby hamowanie. Po wojnie legaliści byli głównie na emigracji, ale także jeszcze w Polsce. Natomiast to 50 lat Żydokomuny, już teraz 70 lat Żydokomuny, bo tak zwana transformacja w 1989 roku nie była niczym innym, jak uwłaszczeniem się tej Żydokomuny na majątku narodowym Polaków, wypracowanym po wojnie. I ja, proszę Państwa, przytoczę z tej konstytucji kwietniowej, która jest bardzo krótka, artykuł 13, który jest ewenementem, całkowitym wyjątkiem na skalę Europy, a prawdopodobnie również świata. Artykuł 13, cytuję, punkt pierwszy. Prezydent Rzeczpospolitej korzysta z uprawnień osobistych stanowiących jego prerogatywy. Prezydenta. Punkt drugi. Do prerogatyw tych należy, podpunkt A, wskazywanie jednego z kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej i zarządzanie głosowania powszechnego. Punkt B. Wyznaczenie na czas wojny następcy prezydenta Rzeczpospolitej. I tu się, proszę Państwa, trzeba naprawdę zatrzymać przy tym artykule 13, punkt 2, podpunkt B. Wyznaczenie na czas wojny następcy prezydenta Rzeczpospolitej. I w jakim stanie Rzeczpospolita jest na dziś, 30 października 2015 roku? A więc nawet jeżeli to się nieprawdopodobne niektórym osobom wydaje, Rzeczpospolita jest w stanie wojny z Niemcami. Dlatego
że nie ma traktatu pokojowego. I dlatego nie podpisano traktatu pokojowego. Proszę Państwa, tego faktu naprawdę nie można już dłużej ukrywać i udawać, że jest, skoro nie ma. Po zakończeniu I wojny światowej, którą także wywołali Niemcy i przegrali z Kretesem, rok po był podpisany traktat wersalski, to tak zwany. To był traktat pokojowy po I wojnie światowej. Natomiast w tym przypadku II wojny światowej, którą również wywołali Niemcy i przegrali z Kretesem, 70 lat po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 roku upłynęło 70 lat, proszę Państwa, i nadal nie ma traktatu pokojowego. I nawet nikt z głównych oficjeli aliantów nie negocjuje, nie mówi o tym. A osoby, które być może byłyby w stanie coś na ten temat powiedzieć rozsądnego, chyba zamyka się usta, bo ja jako prawnik no wręcz nie wierzę w to, nie mogę sobie wyobrazić, żeby wszyscy prawnicy nagle doznali jakiejś amnezji, jakiegoś zupełnego, takie autorytety prawnicze jak na przykład Stanisław Michalkiewicz, który także dziubał, przepraszam za zwrot, ale panie Stanisławie Michalkiewicz, no w ostatnich czasach, w ostatnich kilku latach naprawdę pana rola zmieniła się na antypolską, bo zaprzeczanie oczywistej sytuacji, że nie ma traktatu pokojowego po II wojnie światowej, no jest działaniem antypolskim. Polską racją stanu jest podpisanie traktatu pokojowego po II wojnie światowej z kilku powodów bardzo ważnych. Przede wszystkim jest to zabezpieczenie polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Reparacje wojenne od Niemiec, które prezydent rządu II RP na uchodźstwie, Juliusz Nowina-Sokolnicki, ogłosił, bo zostały one już skrupulatnie wyliczone, ogłosił na 1 bilion dolarów amerykańskich. A więc widzimy, o jakie pieniądze chodzi. I lobbyści obcych krajów, obcych sąsiednich państw, szczególnie Niemiec, można sobie wyobrazić, nie trzeba mieć wielkiego rozeznania politycznego, można sobie wyobrazić, że Niemcy nie są zainteresowane tym traktatem pokojowym i reparacjami wojennymi należnymi Polsce, które musieliby wypłacić w wysokości biliona dolarów. Jedynym aliantem, który był zainteresowany po wojnie zawarciem traktatu pokojowego, była sowiecka Rosja, ZSSR. Ale po transformacji też nie słyszymy, żeby zarówno prezydent Putin, jak i premier Miedwiediew wyrażali w tej sprawie swoje stanowisko. Traktat pokojowy jest to akt prawny prawa międzynarodowego, który muszą podpisać wszyscy alianci i strona przegrana. I traktatem pokojowym nie są traktaty bilateralne, takie jak na przykład trzy traktaty graniczne, które Polska ma z Niemcami, wymienię je w kolejności. W 1950 Polska Republika Ludowa zawarła traktat z Niemiecką Republiką Demokratyczną o tej między innymi graniczny tak zwany, w którym ustalono granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej polsko-niemiecką. Następny w 1970 Polska Republika Ludowa zawarła traktat graniczny z Republiką Federalną Niemiec, to są czasy Willy Brandta, w którym również ta granica na Odrze i Nysie Łużyckiej była jasno doprecyzowana.
I trzeci, po zjednoczeniu Niemiec, na które przypomnę, nie zgadzamy się i było to wielkim nieporozumieniem i porażką, że wmawia się Polakom, mamy się cieszyć z upadku muru berlińskiego, a za tym kryje się, proszę Państwa, przeniesienie, moim zdaniem nielegalne, przeniesienie stolicy Zjednoczonych Niemiec z Bonn, leżącego praktycznie na zachodniej części, daleko od Polski, zachodniej części Niemiec, do Berlina, który jest w niepokojącej bliskości do granicy z Polską. I parcie tego Berlina na wschód widać gołym okiem. Niemieckie parcie na wschód, niesławny Drang nach Osten, jest dla Polski, proszę Państwa, głównym zagrożeniem dzisiaj. To nie Rosja nas atakuje, tylko znowu Niemcy. Bo po 1989 roku, zgodnie zresztą z tajnym układem z Dorotenstrasse z 1918 roku między masonerią niemiecką i masonerią żydowską, który natychmiast po traktacie wersalskim dającym Polsce niepodległość został zawarty w Berlinie przy Dorotenstrasse w loży masońskiej, której dzisiaj już tam nie ma, ale plac jest. Są filmy na YouTube, Eugeniusz Sendecki, pan doktor, dziękujemy bardzo, nagrał kilka filmów właśnie z tego miejsca w Berlinie, Dorotenstrasse. I ta masoneria niemiecka i żydowska ma taki plan, prosty plan. Jej celem jest zniszczenie Polski, zlikwidowanie państwa polskiego. I to się dzieje na naszych oczach. W 1989 roku ta masoneria niemiecka i masoneria żydowska natychmiast przystąpiły do inwazji przygotowywanej przez wiele lat, między innymi przez tajne struktury Stasi. Czyli, proszę Państwa, widzimy, że Żydokomuna, czy komuna i jej służby tajne, ludobójcze służby wobec narodu polskiego, wpuściły na teren, czyli PRL-owska UB i później SB i WSI, wojskowe służby, wpuściły na teren, widocznie musiały, ale dzisiaj powinno się o tym otwarcie już mówić. Wpuściły na teren PRL, na teren Polski, obce służby rzekomo zaprzyjaźnionego NRD, czyli Stasi, którego prawdopodobnie agentem był Donald Tusk, Geremek i inni Żydzi. Bo minister spraw zagranicznych w 1990 roku, Żyd Skubiszewski, podpisując, negocjując ten traktat pokojowy, graniczny, traktat graniczny między III RP i Zjednoczonymi Niemcami, czyli RFN, bo RFN zjednoczyło się na zasadzie wchłonięcia NRD przez RFN, na co prezydent RP także nie wydaje zgody, bo to jest... Nie tak miało być, proszę Państwa, po II wojnie światowej. Niemcy miały być strefą zdemilitaryzowaną, z całkowitym zakazem eksportu, czyli wysyłania zbrojeniówki i zarabianiu na zbrojeń, na sprzedaży produktów przemysłu zbrojeniowego. A co widzimy? Co widzimy 70 lat po II wojnie światowej? Tak naprawdę największym producentem przemysłu zbrojeniowego w tej chwili w tej Europejskiej Unii jest właśnie Republika Federalna Niemiec, która łodzie podwodne, okręty, 5 okrętów podobno Izraelowi w prezencie dała. Za co? Po co? Obroty, czyli zyski, obroty, dochody przemysłu zbrojeniowego Niemiec na sprzedaży za granicę dochodzą do kolosalnych kwot. Mówi się o setkach miliardów rocznie, proszę Państwa, rocznie. Jak to się stało? Co w
tym czasie robiło Stany Zjednoczone Ameryki, które miały być gwarantem utrzymania zdemilitaryzowanych niemieckich stref. Francuzi, którzy także mieli być gwarantem, bo dostali jedną strefę. Moim zdaniem Polacy powinni dostać jedną strefę okupowanych Niemiec. I Wielka Brytania, która też się nie popisała, zarówno po zakończeniu II wojny światowej, kiedy nie zaproszono na defiladę zwycięstwa polskich sił zbrojnych, a jak potraktowano prezydenta i rząd na uchodźstwie, kiedy Wielka Brytania zadeklarowała uznanie rządu nielegalnego PRL-u i ten Żyd Skubiszewski, który podpisywał ten traktat jako minister spraw zagranicznych w 1990 roku, traktat graniczny III RP z zjednoczonym RFN, a tak naprawdę RFN plus NRD, on dał sobie wykreślić ten Żyd. Jedno z najważniejszych zdań, które było w obu poprzednich traktatach, które wymieniałam z 1950 i z 1970, traktat graniczny, mianowicie, że Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku. I proszę Państwa, ten Żyd Skubiszewski za to, za tą zdradę i inne zdrady również popełnił, ale to jest do udowodnienia, że w tym traktacie granicznym wykreślono to zdanie. On w nagrodę, bo Żydów za niszczenie Polski nagradza się w III RP, w PRL-u również, ale w III RP widać to jak na dłoni. On został położony w świątyni Opatrzności Bożej. Ten Żyd Skubiszewski. Obok Kaczorowskiego, oszusta. Oszusta Kaczorowskiego, który nie był prezydentem II RP, bo sukcesję w 1972 roku po Augustie Zaleskim objął Juliusz Nowina-Sokolnicki, proszę Państwa. I piastował Juliusz Nowina-Sokolnicki ten urząd prezydenta rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie przez 37 lat do 2009 roku. Wspomnę jeszcze, że ten krzyż na zamkniętej imperialnej koronie Orła Polskiego przywrócił prezydent August Zaleski w 1956 roku, dokładnie 11 listopada. I zbliża się właśnie 11 listopada. Proszę o tym pamiętać, że krzyż w koronie został przywrócony i dopóki tak nie będzie wyglądał korona zamknięta z orła naszego polskiego z krzyżem niebocentrycznym na nim, to możecie Państwo wiedzieć, być pewni, że nie przywrócono ciągłości z drugą RP. I ja apeluję do Jana Zbigniewa Potockiego już drugi raz, ale być może trzeba będzie te apele powtarzać, sukcesora po Juliuszu Nowina-Sokolnickim, prezydenta drugiej RP, od 2009 roku, ażeby zajął stanowisko w sprawie, czy zdaje urząd prezydenta II RP. Wtedy trzeba będzie ogłosić wakat na urzędzie lub czy mianował zgodnie z artykułem 13 punkt 2b, czyli wyznaczył na czas wojny następcę prezydenta Rzeczpospolitej, panie Janie Zbigniewie Potocki. A jeżeli, to kogo? Proszę zająć stanowisko w tej sprawie jak najszybciej. Bo
II RP, zgodnie z tą konstytucją kwietniową, o stanie wojny, czyli o wojnie, wypowiedzeniu wojny temu czy innemu państwu z tych czy innych przyczyn, nie chcę teraz przedłużać tutaj tego tematu, decyduje prezydent. Natomiast w III RP decyduje Sejm i Senat. I ja nawołuję do rozsądku wszystkich hamulcowych, niestety również, co jest bardzo naganne, marszałka Sejmu Walnego Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego do opamiętania się w tej sprawie. Bo taki Sejm i Senat, jaki w tej chwili mamy w III RP po 25 października 2015 roku, partyjny, nic dobrego nie wróży. I on miałby decydować o wojnie, taki Sejm i Senat w tym składzie. To ja już wolę prezydenta, który własnym honorem, tak jak już w artykule 1 tej Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku jest mowa. Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. I tu jest także apel do prezydenta III RP Andrzeja Dudy o opamiętanie się i całej partyjnej wierchuszki PiS, żeby się opamiętali, ja napominam. I proszę nie ignorować apelu, który marszałek Leszczyński umieścił w ostatnim filmie na kanale YouTube Sejm Walny. O Halloween jest tam też mowa. Opamiętanie się tych partyjnych Żydów i zdanie legitymacji partyjnej. Odrzucenie tego zbrodniczego systemu partyjnego, który Polsce został narzucony siłą. I działanie rzeczywiście dla dobra Rzeczpospolitej, a moim zdaniem restytucja chociażby na miesiąc celem wystąpienia o zawarcie tego traktatu pokojowego i, bo to na drugą Rzeczpospolitą III Rzesza Niemiecka napadła, i reparacji wojennych jest polską racją stanu. Mam do tego wyjątkowe prawo, dlatego że pochodzę z rodziny skrzywdzonej przez obu najeźdźców, zarówno przez Niemców, jak i przez Sowietów w czasie II wojny światowej. Spotkałam się już kilka razy z panem Leszkiem Skonką, z panem doktorem, pod pomnikiem ofiar stalinizmu i chciałam państwu powiedzieć, że pochodzę z rodziny Pokądzieli, Andrulewiczów, których bardzo wiele w II wojnie światowej zamordowano, którzy w partyzantce chronili wsie na Suwalszczyźnie. I był to Kazimierz Andrulewicz, Antoni Andrulewicz, Witold Andrulewicz, Roman Andrulewicz i inni Andrulewicze, a także dziecko, Roman Szymczyk, młodszy brat mojej mamy. I ona, którzy zostali bardzo, on zginął na miejscu, poszarpany granatem wojennym, prawdopodobnie niemieckim. A mama doznała bardzo wielu obrażeń, ledwo uszła z życiem. I jak słyszę głosy, proszę państwa, że już nie liczy się, ta wojna już dawno temu była. No nie tak dawno, proszę państwa, 70 lat zaledwie temu. I była to, przypomnę, druga wojna światowa, którą Niemcy wywołali w Europie. Przegrali i udowodnili tym wywołaniem dwóch wojen światowych pod rząd w pierwszej połowie XX wieku, że są państwem, które nie jest zdolne do pokoju. I alianci powinni
naprawdę jak najszybciej w tej sprawie zacząć negocjować traktat pokojowy po II wojnie światowej. A to, co się po II wojnie światowej dla niektórych państw nastał pokój, ale nie w Polsce, niestety. I na to zdrajcy, alianci, którzy zdradzili Polskę, dali przyzwolenie. O tym też trzeba zacząć wreszcie mówić. To nie są nasi sojusznicy dzisiaj. Zarówno Stany Zjednoczone Ameryki, jak i Wielka Brytania, jak i Francja tym bardziej, która przez całą drugą wojnę światową kolaborowała z Niemcami i tylko pod sam koniec przeszła na stronę aliantów. Moja rodzina Andrulewicz na Suwalszczyźnie ufundowała kościół w parafii Kaletnik w 1935. Stoi ten kościół do dziś w Kaletniku, koło Suwałk. Brała udział mężczyźni głównie, ale kobiety, rola kobiet w czasie wojny partyzanckiej i w czasie wojny w obronie przeciw sowietyzacji, to znaczy chciano zrobić z wsi polskiej kołchozy. I kolektywizacją się to nazywało. I udało się wieś polską obronić przed tą kolektywizacją, ale krew kolejny raz to pokolenie wtedy żyjące i walczące o Polskę wolną musiało oddać, proszę Państwa. I tutaj moi wujowie, Andrulewicze, wielu z nich zginęli w obławie augustowskiej po zakończonej II wojnie światowej. I o tym też trzeba zacząć mówić głośno. I za jaką Polskę oni ginęli, panie marszałku Wojciechu Leszczyński? Za jaką? No przecież za II Rzeczpospolitą. Tak ona się nazywała wtedy, ta Polska. I ja już tym zmarłym, zamordowanym przez Niemców i przez bolszewików wujom moim i mojej rodzinie jestem winna działanie na rzecz restytucji ciągłości z drugą RP, za którą prawdopodobnie liczy się 10 milionów Polaków oddało życie w czasie II wojny światowej, a kolejne setki tysięcy po zakończeniu oddały życie w kazamatach NKWD i innych żydowskich miejscach kaźni dla Polaków. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andreas. Nie mam siły na wyjazd do miasta pod ten pomnik. Proszę go sobie w internecie pooglądać.